Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Pamiętam, jak to chyba było w 2018 roku. Pamiętacie, pan prezydent Andrzej Duda pojechał na Ukrainę, na zachodnią Ukrainę, na Kresy Wschodnie, i tam w takim trochę przygnębiającym polu gdzieś tam składał więcej kwiaty, by uczcić pamięć poległych, którzy tam polegli niewinnych ludzi. Było to takie przygnębiające. Dla mnie, dla Polaka, myślę, że dla pana prezydenta też. Ale chyba nie było na tyle przygnębiające, bo miał taką okazję, żeby już nie musiał gdzieś tam w polach stać, klękać w polach, tylko w normalnych warunkach. Sam tam był, sam tam widział to, czuł to, nie miał nawet gdzie uklęknąć, do czego się pomodlić. To było pole, pole, szczere pole, trawa. Naprawdę. I miał taką szansę teraz. I nie padło ani jedno słowo. Ani jedno słowo. Ja już nie mówię o tym, że nie padło, przepraszam. No bo przepraszam, nie padło. Oczywiście, że nie padło. Mało tego, za przewodowo też nie padło. Nic. Dosłownie nic. Temat nieistniejący. Nie ma tego tematu. No właściwie to on nie istnieje. Ani jedno słowo. Przecież, aha, jeszcze przecież Orły! Orły, jakieś tam ordery, orła białego tutaj przyjechał pan, no. Nasz w garniturze, tamten w dresie, to chociaż mógłby już się ubrać, żeby to jakoś wyglądało. I ani jedno słowo: jest to po prostu niesprawiedliwe. Jest to hamskie, jest to ordynarne, jest to przygnębiające, jest to deprymujące, jest to depresyjne dla niektórych ludzi, ale cóż zrobić? No? Taki prezydent jest jaki jest, no. obiecanki, cecanki, jak były te wszystkie przedwyborcze wiece, no to tak, tam będziemy, będziemy się, się zajmować, wszystko będzie jak należy. Jeszcze orły białe. Przecież miał pan taką okazję, żeby powiedzieć tak. Słuchaj, to ja ci dam tego orła białego. Ja ci go dam. Ja ci dam te ordery, te odznaczenia. Ale kurczę, przyznajcie się i skończcie z tym raz na, na zawsze. I żebyśmy my tam mogli to wszystko porobić tak jak należy, żeby ta pamięć była czczona i tak dalej. Teraz w lipcu będzie 80. rocznica. Ciekawe, ciekawe, czy będą jakieś obchody w Warszawie. Defilady. Śmiem twierdzić, ja jestem optymistą, ale śmiem twierdzić, że nie, że my znów będziemy się łudzić i nic z tego, nic z tego. I teraz moi drodzy, tak, bo ci, którzy się uważają za takich patriotów, za takich konserwatystów, zawsze potrafią stanąć w telewizorze w obronie jakichś tam wartości. Wyobraźcie sobie, że oni nic nie robią, no bo oni teraz rządzą, oni są teraz przy władzy. I ja nie jestem. Ja nie jestem miłośnikiem, wyborcom pana. Leszka Millera, to nie jest moja bajka. Gościu totalnie, ale to totalnie nigdy do mnie nie przemawiał. Nigdy nie byłem pozytywnie do niego nastawiony. Jest naprawdę mi zupełnie obojętny, a to i tak delikatnie powiedziane, no bo tak naprawdę to nie darzy go sympatią. I za te wszystkie polityczne sprawy totalnie nie moja bajka. Nie lubię po prostu, nie lubię takich ludzi i nigdy pozytywnie się nie wypowiadam. Ale kiedy tam ci nie potrafią, to nawet ten człowiek, nawet Leszek Miller potrafił powiedzieć w Radiu Z panu Rymanowskiemu co o tym sądzi. I ja nie wiem, czy on to zrobił z pobudek dobrego serca, szczerości czy kampanii przedwyborczej, czy chciał dobrze zrobić swojej partii, nie wiem, nie wiem, ale to powiedział. Miał odwagę to powiedzieć nawet ktoś taki. Nawet ktoś taki, osoba z którą bym nawet, której bym ręki nie podał. W sumie z dobrego wychowania może bym podał, ale to tylko tak z dobrego wychowania. Nic poza tym, on potrafił coś takiego powiedzieć. On potrafił nazywać słowa i rzeczy po imieniu. Popatrzcie sobie, posłuchajcie sobie fragmenciku tej, tej rozmowy u pana Rymanowskiego, gdzie on zaprosił Leszka Milera, tak tego takiego niedobrego Milera, który bądź co bądź potrafił powiedzieć to, co przez usta, przez gardło nie przechodzi ani Dudzi, ani Morawieckiemu, ani Kaczyńskiemu. Posłuchajcie. Rozczarowujące dla mnie było to, że pan prezydent nie wspomniał o rzezi Łeńskiej. Prezydent Załański. Czego pan oczekiwał? Pomyślałem sobie, że to jest wspaniała okazja, żeby prezydent Załański przeprosił za tą zbrodnię. Jakże okrutną, co więcej, zbrodnię, która nie ma żadnej kontynuacji w tym sensie, że Kości tych okrutnie pomordowanych leżą na polach pszenicy, w lasach i nawet nie ma zgody władz ukraińskich na ekshumację. Jak pan myśli, dlaczego te słowa nie padły? Myślę, że dlatego nie padły, iż ani władze ukraińskie, które reprezentuje pan Zamęski, ani społeczeństwo ukraińskie nie jest gotowe do zmierzenia się z tym problemem, bo to jest zbrodnia, która w uchwale polskiego Sejmu została określona jako ludobójstwo. Gdyby pan był dzisiaj premierem polskiego rządu, naciskałby pan na kijów w tej sprawie? W rozmowach prywatnych, owszem, zwracałbym się dosyć stanowczo, żeby nie przemilczać tej kwestii, dlatego że przed tym się nie ucieknie. W tym roku jest, będzie w lipcu 80 rocznica tych krwawych wydarzeń. Żeby nie wiem kto chciał przykryć to nawet najpiękniejszymi słowami, to ta rzeczywistość z tą rzeczywistością będziemy mieli do czynienia. Pytanie, czy wrzucanie albo nacisk na ten temat nie służy dzisiaj interesom Moskwy? Ale no, im zależy na tym, żebyśmy się podzielili. Wie pan, zawsze w tych sprawach była odpowiedź, że to nie jest czas. Nigdy nie jest czas. Ja, a ja natomiast uważam, że to jest bardzo dobry czas. Dlatego, że dzisiaj e, społeczeństwo ukraińskie, jak sądzę, po tych w trakże, tragicznych doświadczeniach, zdaje sobie lepiej sprawę, co to znaczy pól, ból, co to znaczy krew i co czują Polacy, e, zwłaszcza ci, których rodziny tam zostały pomordowane. Więc takie oczyszczenie właśnie w tym momencie, w tym czasie e, miałoby bardzo głęboki sens. Ale przecież najdzielniejsi żołnierze walczący z Rosjanami dzisiaj walczą często pod flagą banderowską. No widać wyraźnie, że nie jest w stanie i nie może sobie pozwolić, bo gdyby tak zakładam, bo gdyby mógł, to by to zrobił, ale jak już wspomniał, pan wspomniał o banderze, ja pamiętam jak kilka lat temu Jarosław Kaczyński powiedział, że wy do Ukraińców powiedział, wy z Banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie. Miał rację? No oczywiście. No i jak tam? Panie Andrzeju, panie Mateuszu, panie Jarosławie, nie wstyd wam. Nie wstyd wam, że Leszek Miller, Eseldowiec, Peowiec, Lewicowiec, potrafi coś takiego powiedzieć, a Wy nie potraficie. Nie wstyd wam, przecież Wy byście mieli taką fajną kampanię teraz wyborczą, gdybyście zaczęli być szczerzy, prawdziwi, no, prawdomówni, ale Wy chyba nigdy tacy nie będziecie. Bo wam na tym chyba nie zależy, wam nie zależy na tym, żeby być prawdomównym, nikt tego tematu nie dotyka, nikt nie wraca do 43, absolutnie nic. Leszek Miller wraca u Rymanowskiego pana w Radiu Z, a ci nie potrafią, nie potrafią powiedzieć kilku zdań, nie potrafią wymusić wręcz, żeby nasze kraje żyły już w takiej zgodzie, w harmonii, w dobrych relacjach, to my musimy to uporządkować my musimy tę sprawę rozwiązać my musimy tę sprawę doprowadzić do normalności jeśli my tego nigdy nie zrobimy to nigdy nie będzie zgody między nami więc jeśli by wam zależało na zgodzie na harmonii na, na braterskich stosunkach to byście to zrobili bo tak już jest że jak coś jest źle zakończone to zawsze będzie wracać więc wy się później nie dziwcie że ktoś o tym mówi że ktoś chce o tym mówić bo ma prawo do tego. Ludzie mają prawo o tym mówić. Mają prawo was o to prosić, tylko ile można prosić? Osiem lat. 8 lat nie potrafiliście tego zrobić. To nawet Miller potrafi o tym powiedzieć, a wy nie potraficie. Jakie swoje kocopałe farmazony opowiadacie w innych stacjach radiowych. Nie wiem, moi drodzy, co o tym sądzicie, myślicie, ale samo to, że tutaj jakieś ordery, zero o tym temacie. Zero przeprosin, nic, totalnie nic. Przemilczane, zamilczane zamiecione pod dywan, totalna olewka, ta ich opozycja, opozycja, chociaż to i tak jedno i to samo i szambo i tak dalej. Jedni drugim buty pastują i czyszczą e, sumienie. Pozdrawiam was, trzymajcie się bardzo cieplutko. Nie jest to dobra okazja teraz do mówienia, bo są święta, ale to też takie symboliczne, bo tam też trzeba upamiętnić tych, tych ludzi, którzy tam są. Na tych łąkach, w tych lasach, tam gdzie pan Tuda klękał, gdzie nie miał nawet nie miał nawet krzyża postawionego. W, tej, w tym miejscu, w tych miejscach, jak panu nie wstyd, pan powinien tam już wybudować cokolwiek, tam już powinno być, tam już powinny być tablice upamiętniające, ale nie ma nic, nie ma nic, nie wiem o co chodzi. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepłotkowych, wesołych świąt i do usłyszenia. Cześć, pa. pa.